Podejrzani politycy ekstra. Zapraszają Radosław Gruca i Mariusz Gierszewski. Niby wiosna jeszcze nie nadeszła, ciągle na nią czekamy, a wygląda na to, że przynajmniej jedna jaskółka w kościele na taką wiosnę może wskazywać. A taką jaskółką jest odwołanie arcybiskupa Andrzeja Dzięgi z funkcji metropolity diecezji, archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej czy to rzeczywiście początek lawiny różnych spraw także kryminalnych no nie znalazłem żadnego lepszego rozmówcy do tego bo jest on moim najlepszym rozmówcą Szymon Piekza, dziennikarz Onetu Dzień dobry państwu dzień dobry panu bardzo dobry długa Radku. lista publikacji ale przede wszystkim coś za co szczególnie chciałbym ci podziękować czyli konsekwencja z jaką ty y, budujesz opowieść o tym jak upada polski kościół, moim zdaniem, ale też budujesz opowieść o tym, jakie są problemy w rozliczeniach pedofilii i w rozliczeniach tego, co mają na sumieniu przede wszystkim hierarchowie. Ale zacznijmy od tego, na co zwraca uwagę profesor Kobliński, czyli tego, że wyjątkowym skandalem jest to, że odmówiono płatności ofiarom za ich krzywdy w diecezji tarnowskiej. Powiedz nam o co chodzi i dlaczego y, może to być tak y, bulwersujące dla ludzi wierzących, szczególnie i także może. Mm -hmm. No to właśnie na samym początku ja sobie pozwolę zacząć w taki sposób, że razem sobie pogratulujemy konsekwencji, bo to nie jest tylko tak, że tutaj redaktor piek za redaktor Grusa jak najbardziej też. To przecież do tego pewnie za chwilę wrócimy i sprawa arcybiskupa pieniędzy i księdza Dymera no to nie kto inny jak ty byłeś tak na dobrą sprawę jednym z pierwszych. I o tym pamiętajmy. Ja zawsze pamiętam i na tym się wzoruję, czyli widzisz, mam wzorca najnowsze, jak tylko się, mogę wiedzieć. dziękuję. A co do sprawy tarnowskiej, no jest to dla mnie rzecz bardzo zaskakująca. Z kilku powodów. Zacznijmy oczywiście od samej historii. Tam rzecz się dzieje na, w Tarnowie, dietyza tarnowska, więc jest to południe Polski, trochę podkarpacia. Wiadomo, jaka to jest mentalność. Bardzo religijna, bardzo wierząca. Tam Pokazują to statystyki. Cały czas, chyba z roku na rok, najwięcej na przykład powołanie jest w decyzji tarnowskiej. I tam 20 przeszło lat temu wydarzyła się sprawa, która, do, której pokłosie do tej pory i skutki niestety do tej pory obserwujemy, i opisujemy. Mianowicie ksiądz Stanisław. P, który okazał się, okazał się szczególnym drapieżnym, seksualnym na szczególną skalę, ponieważ sprawę badała prokuratura tarnowska zajęła to dwa lata. Było gigantyczne śledztwo, które trwało właśnie przeszło dwa lata i rozpytanych, i y, wysłuchanych, przesłuchanych było chyba ponad 1350 świadków. No jest to gigantyczna sprawa. Prokuratura ustaliła, że y, Poszkod samych poszkodowanych było co najmniej 96. Yy, mówimy o poszkodowanych, a jeśli chodzi o, bo ja widziałem te za zarzuty, które mógłby usłyszeć ksiądz Stanisław Pek, gdyby tylko oczywiście się one nie przedawniły, bo suma summarum ksiądz nie usłyszał żadnych zarzutów, ponieważ wszystkie przestępstwa, które prokuratura badała, dzisiaj już są przedawnione, no bo właśnie mówimy o latach 90. -tych, 2000 -tych. 96 osób, czyli rozumiem, że cały samolot moleński mógłby być. Dokładnie tak, 90... 90. Jednego tylko tego. Jednego. Jednego. Mało tego, powiem coś myślę, że jeszcze mocniejszego. Prokuratura tłumacząc, pisząc uzasadnienie pisemne odmowy wszczęcia i umorzenia całej sprawy z powodów przedawnienia, ale też w korespondencji ze mną, kiedy ja się tą sprawą interesowałem, prokurat, pani prokurator wprost mi napisała, że my, sobie, my zdajemy sobie sprawę i mamy tę świadomość, że to nie są wszystkie ofiary. To znaczy, to akurat świadomość i wiedza prokuratury tutaj wychodzi na, na plus. Absolutnie trzeba to, dlatego o tym mówię, trzeba to, to podkreślić. Prokuratorzy mają dzisiaj już tę wiedzę, no bo są to badania psychologiczne, seksuologiczne, że w takich sprawach zgłasza się albo w ogóle przyznaje się do yy, cierpienia, do, 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 do skrzywdzenia zaledwie 10%. To są badania. Prawda? Więc jeżeli prokurator. O latach bardzo często to zresztą Dokładnie było wykorzystywane tak. przez stronę kościelną często w postępowaniach, że jak to jest możliwe, że 20-30 lat później dopiero o tym mówią, tymczasem badania wskazywały na to, że nie jest to bynajmniej jakiś dziwny proces. Oczywiście, że to jest rzecz naturalny, ponieważ bardzo często występuje w ogóle coś takiego jak mechanizm wyparcia w psychice ludzkiej. To jest na tyle wielka trauma, że po prostu wtedy chłopak, dziecko, później nastolatek potem dorosły mężczyzna po prostu wypiera w sposób fascynujący działa mózg ludzki, że potrafi takie krzywdy wyprzeć. No ale to jakby pewnie dyskusja na inną, czy temat na inną dyskusję. Prokuratura potwierdziła, że 96 pokrzywdzonych jest to nie są tylko pokrzywdzenia seksualne, bo tutaj też musimy mieć poprawkę na to, że w tych dokumentów wynika, dokumentów, które ja widziałem, wynika, że samego, samej krzywdy na tle seksualnym chyba jest 84-5, ale do tego dochodziły jeszcze, no po prostu bicie, krzywdzenie takie fizyczne, prawda? Plus oczywiście psychiczne też. Prokuratura ma pewność, że to nie są wszyscy pokrzywdzeni. I jak weźmiemy pod uwagę to, co wiemy z badań, właśnie z nauki, co, co nam yy, potwierdza nauka, to może być zaledwie 10%. Więc skala tej tragedii, która na na Podkarpaciu czy w Tarnowie działa się to na dobrą sprawę przez kilkanaście lat, no może być gigantyczna, to, to najprawdopodobniej mówimy o setkach tysiącach pokrzywdzonych. Czy znaczy ja ci powiem, że yy, chyba niczyja praca mnie tak nie dotyka i nie porusza, jak twoja dziennikarska, bo też pamiętam przecież i nie mogę zapomnieć yy, pana Szymika, który z kolei kilkaset razy był gwałcony przez yy, księdza. W, ja chciałbym w. mówić koniecznie, jak się nazywa, w Międzybrodziu Bialskim. To była szokująca historia, i szokująca historia także dlatego, że Szymik chciał, prosił o to, żeby być wysłuchanym przez papieża Franciszka, który się. jawi się, przynajmniej chce się przedstawiać jako ten, który daje tamę temu podstawowemu, największemu chyba grzechowi kościoła katolickiego na świecie. I teraz. No, rozmawiamy po tym jak Andrzej Dzięga, często mówiłem i powtarzam, że jeden z takich najciemniejszych typów w episkopacie, ten który w, no, wydawał różne takie okulniki prawne, które miały chronić księży, który chronił pedofila Andrzeja Dymera, który no, dziwne miał układy kontrakty z politykami szczecińskimi. Bardzo długa jest lista jego grzechów, ale też grzechy z poprzedniej diecezji, a nawet grzechy, tak. patologie, które, o których pamiętają studenci Kulu z lat dziewięćdziesiątych, i myślę, że przyjdzie czas, kiedy znowu będą wspominać. Czy to jest właśnie ta jaskółka, która może zwiastować cokolwiek? Bo wydarzyło się tam coś też dziwnego. Ja, jako człowiek nadziei, uważam, że ważnego. Ty masz trochę inne zdanie. Chodzi o biskupów, którzy hmm. zaatakowali Dzięgę no ale od początku czy uważasz, że to może być takie symboliczne no, coś, co będzie początkiem kościoła? Ja bym na to trochę tak, ja bym to spojrzał trochę szerzej, to znaczy no właśnie, bo też przecież my nawet to nie jest tajemnica, że my nawet wiele, wiele razy na ten temat rozmawialiśmy, ja doskonale o tym wiem, słuchacze, widzowie też że ty też się tymi tematami zajmujesz konsekwentnie od wielu lat i na dobrą sprawę, taki okres rozliczania przywołano już przed chwilą papież Franciszek przez ciebie to papież Franciszek w roku najpierw w 2016 stworzył takie papiesko, papieską instrukcję y, która miała taki tytuł Kome una madre amorevole coś takiego to w języku łaciny chodziło wówczas o to, że zostało wprowadzone prawo na mocy którego to było takim trochę bardziej papieskim rozporządzeniem tak byśmy to jak gdybyśmy na, na język cywilny mogli świecki mogli to przenieść Papież dał sobie, pozwolił sobie, dał sobie taką możliwość, furtkę, żeby ściągać biskupów z urzędu, kiedy ewidentnie ten biskup po pierwsze oczywiście ma zaniedbania, po drugie sobie nie radzi to z różnych powodów, na przykład zdrowotnych. Ale tutaj chodziło przede wszystkim o te zaniedbania. Po prostu papież już wtedy, tak na dobrą sprawę, dzisiaj patrzymy na to z perspektywy prawie 10 lat, już wtedy wiedział, co... Na dobrą sprawę, przez co Kościół przechodził już, prawda? Bo że to, że my od kilku lat w Polsce mówimy o gigantycznych aferach obyczajowych, no to musimy też pamiętać, że Kościół chociażby amerykański to już ma dawno za sobą. To, to, to są lata 80., 90., 2000. Afera Boston, Boston Globe to jest 2002. E, więc papież doskonale musiał wiedzieć, że takie coś prędzej czy później rozpłynie się na cały świat. I to się rozpływa. Oczywiście, że my, Polska, mamy to teraz, być pewnie kraje azjatyckie, afrykańskie dopiero przed sobą. Mm. 2018-16 to jest jedno prawo, 2019 jest kolejny, y, kolejna instrukcja papieska. Widocznie papież Franciszek stwierdził, że ten sprzed trzech lat wcześniej chyba to jest za mało. I wprowadza coś takiego, taką instrukcję jak y, motu proprio y, vos estis lux mundi. I to z kolei daje możliwość rozliczenia. Biskupa za każde, każdą sprawę tuszowania, plus jeszcze daje coś bardzo ważnego, bo to wprowadza możliwość informowania Watykanu. Jeżeli ty, ja, nasi słuchacze, nasi widzowie wiedzą o tym, że nasz biskup diecezjalny, nie tylko nasz, jeżeli mamy wiedzę albo przypuszczenie, bo to nawet też nie musi być wiedza, wystarczy przypuszczenie, że biskup tuszował lub dalej tuszuje przestępstwo, mamy prawo, a nawet katolicki obowiązek napisać takie zawiadomienie i przesłać je do Watykanu. I na podstawie tego właśnie e, weźmy pod uwagę, to, to jest ta moja myśl wcześniejsza, że taki okres rozliczeń już mieliśmy w Polskim Kościele. Rok chyba 2020 to, to były to był pierwsze, kiedy zaczęła się ta seria. W tej serii mieliśmy kilkunastu tak naprawdę polskich biskupów. E, tam wtedy był chociażby nawet decyzja w sprawie kardynała Dziwisza. To też to jest, to się, to się właśnie wtedy wpisuje ten trend, chociaż Dziwisz miał też zapewne dzięki swoim możliwościom i kontaktom trochę ta sprawa była opóźniana i zdaje się, że jak dobrze pamiętam, to decyzja Stradziwisza była 2022. Ale poczekaj, bo ty mówisz że Dziwiszu, a akurat Dziwisz to jest to, moim zdaniem, niechlubne yy, tak. postępowanie, no bo mimo, to jest jak dla mnie ewidentna historia, zresztą historia, w której olbrzymie zasługi ma mm, zmarły teraz niestety ksiądz Tadeusz Isakowicz Zalecki, który był też takim głównym świadkiem w tej sprawie, tak. bo to on yy, swoim całym autorytetem zaświadczał, że y, kardynał Stanisław Dziwisz musiał wiedzieć, bo wiedział od niego. Tak, tak. I Dziwisz zasłaniał się niepamięcią, to jest już memiczna wypowiedź, że on generalnie nic nie pamięta, chyba nie pamięta jak się nazywa. I tutaj y, to był negatywny przykład. Mówisz, że to specyficzna i istotna, to dlaczego? To Zdecydowanie taki? tak, właśnie z tego powodu, bo mieliśmy w tej całej serii, o której ja jeszcze mówiłem wcześniej, rozliczeń polskich biskupów i ta seria i dlatego arcybiskup Dzięga, jak z mojej perspektywy, nie jest niczym nowym, bo on na dobrą sprawę wpisuje się w tę serię, która została zaporządkowana jeszcze w 18-19 roku. Arcybiskup chyba, Pleszek Sławój Głódź, jego patron to jest ważne, bo to też tak, na to tak, nie tak, 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 tak patron, patron, dzięki, tutaj nie. E, a jeszcze wcześniej na dobrą sprawę i chyba to był pierwszy tak naprawdę biskup, który został rozliczony na podstawie tych dwóch instrukcji papieskich papieża Franciszka. To był kardynał Gulbinowicz, prawda? To, czyli ten 18, przełom 18-19 rok. E, od tego to się zaczęło. Kardynał dziwi, że na tyle jest ciekawym przypadkiem, bo właśnie po pierwsze była papieska komisja, e, to znaczy Watykan stwierdził już, że jest taki duży problem, jest taki wielki bałagan, że Watykan specjalnie w tej sprawie powołał komisję. To nie odbywało się w taki sposób, jak się odbywała przykład sprawa Dzięgi, czy na przykład sprawa Głodzia, czy biskupa arcybiskupa Skworca. To o tym też możemy porozmawiać, ponieważ Skworc to jest biskup Skworc, arcybiskup Skworc jest odpowiedzialny właśnie absolutnie za tą sprawę tarnowską. Ksiądz Stanisław P., od czego rozpoczęliśmy, tuszował tę sprawę właśnie Skworc, który dzisiaj jest już emerytem, tak naprawdę spokojnym emerytem, któremu na dobrą sprawę z głowy nie spadł. I kardynał Dziwisz po pierwsze y, sp powstała specjalna komisja watykańska, która przyjechała z Watykanu do Krakowa, żeby badać odpowiedzialność i de decyzję Dziwisza. Y, no po drugie. Y, y, Berdych był taki właśnie, że kardynał Dziwisz się okazał czysty, prawda? To, 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 co my wiemy o nim, myślę, że już dobrze pewnie widzowie, e, słuchacze pamiętają. To, to ten Don Stanisław, drodzy to, państwo, byście nie mieli wątpliwości. Który dużo wie, ale, ale niewiele chyba pamięta, albo rzekomo pamięta, a tym bardziej nic nie chce mówić. E, I prawda tak, historia polega na tym, że w dwa, roku 2012, to też wspomniałeś sprawę Janusza Szymika, międzybrodzie Brodzie Bialskie, e, diecezja bielsko-żywiecka. Ale połączona sprawa, to, to, się, to się dlatego o tym mówię, że to się bezpośrednio łączy z kardynałem dziwiszem, ponieważ w roku 2012 ksiądz nieżyjący, niestety ksiądz Tadeusz isakowicz Zaleski, wręcz osobiście przynosi dokumenty, bardzo wiele spraw, zdaje się ich było siedem, ma na to dokumenty, ma na to yy, zeznania świadków pokrzywdzonych. I przekazuje je osobiście kardynałowi Dziwiszowi. Więc on nie może dzisiaj twierdzić, że tego nie wiedział albo że tych dokumentów nie miał. Kardynał tak się oczywiście w sposób bardzo głupi bronił, ale to, się, to później i tak zostało już dowiedzione, że kardynał wiedział, bo on nawet sam przyznał, że jednak te dokumenty odnalazł. No i mamy sytuację kuriozalną. To znaczy, kardynał wręcz sam się przyznaje, że dokumenty miał, one się znalazły. Nie komentuje co do tego, ile z tych spraw zrobił, ale my dobrze wiemy, że niewiele zrobił. I Watykan daje takie ogłoszenie, e, wyniki, e, podaje do wiadomości publicznej wyniki e, prac tych komisji, że, wa, te, że kardynał dzisiaj zachował się poprawnie. No i jest to dla mnie niewytłumaczalne. Nie Tym bardziej, że tutaj nie, no, mamy nie, właśnie. No, tak, jak mówisz niewytłumaczalne, to jakby unikamy nazwania rzeczy po imieniu. No to jest. No, no, jest, no, no jest to burzające, mówiąc Jest to burzające, i jest to w jakiś sposób no, zakłamywanie rzeczywistości i to nie pierwszy i nie ostatni raz. A mówię o tym dlatego, że no, pamiętajmy, co się wydarzyło właśnie a propos dzięki, jeszcze na, tutaj, bo tak. to jest bieżąca historia, która jest istotna i bardzo bulwersująca, bo pokazuje taką rzecz, z którą się stykał często ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zalewski, też w rozmowach ze mną o tym mówił, czyli to, że po prostu duchowni ostentacyjnie i bezceremonialnie kłamią. Tak. I tutaj arcybiskup Dzięga jest wyjątkowo patologicznym przykładem, ponieważ on żegnając się z księżmi, co ujawnił Tomasz Terlikowski, no y, pisze, że on ze względów zdrowotnych bidulek musi odejść i tak dalej, i tak dalej, co jest nieprawdą. No i to też prosto. Sprostowały kościelne władze i oburzyło to biskupów. Na razie trzech, którzy mówili o no, różne takie mniej lub bardziej, ale jednak krytyczne komentarze, że nawet na koniec. Deficyt prawdy to mi się tak, tak szczęło. Tak, no. tak, tak, tak. Deficyt prawdy to jest po prostu ordynarne kłamstwo, szczególnie dla osób kościelnych, które pamiętajcie, mają też przykazanie mówiące o świad fałszywych świadectwach, kłamstwie. No no to jest jakby wprost złamanie dekalogu. No i pytanie. Jeżeli mamy ufundowany na kłamstwie proces oczyszczania, to czym w ogóle można mieć jakąkolwiek nadzieję? Zdecydowanie, to znaczy ja sobie jeszcze pozwolę odpowiedzieć w taki tak. sposób. Arcybiskup Zienga jest klasycznym przykładem tego. Oczywiście, że tak. Nie mamy co do tego w żadnych wątpliwości. Jest, okazał się kłamcą na koniec, okazał się, no to w ogóle daje nam podstawy, żeby twierdzić, że. Wiele jego wcześniejszych wypowiedzi czy deklaracji było absolutnie nieprawdziwych, skoro już teraz przyłapujemy go czarno na białym. Bardzo dobrze że zresztą skądinąd, że redaktor Terlikowski to opublikował, bo myślę, że na tym polega też właśnie praca dziennikarska, żeby żeby ujawniać i dementować tego typu rzeczy. Czy mnie to oburza? Trochę tak, a trochę nie. Mówiąc szczerze, bo... Ciężko się oburzać tysięczny raz na to właśnie, samo. Dokładnie tak, dokładnie tak. Ja, ja też wychodzę z tego samego założenia, badając jeszcze, tylko na chwilę wrócę, badając sprawę w Międzybrodziu Bialskim, tak, gdzie czyli też tak ksiądz... To ksiądz W., który ...pana Szymika setki razy. Tak, pan Janusz... I nie tylko jego, tak? Między no, no po dokładnie prostu... Dokładnie tak. Pan Janusz Szymik twierdzi, że właśnie był głosony 500 razy, on, so, on to sobie wyliczył w taki sposób, że spotykał się z tym księdzem trzy razy w tygodniu przez kilka lat, po prostu czysta matematyka w taki sposób to obliczył. E i to nie był tylko jeden przypadek. Ja wiem, że są przynajmniej jeszcze dwie kolejne ofiary. W Międzybrudziu się mówi, że całe pokolenia są skrzywdzone. To, to, to są też panowie chłopcy. Dzisiaj panowie, starsi panowie w średnim wieku, którzy nie chcą w ogóle o tym mówić. Ci, którzy znają sprawę, jeszcze starsi, którzy pamiętają jeszcze proboszcza Jana W., no, twierdzą, że nawet całe pokolenia chłopców mogą być skrzywdzonych. I żeby państwo, to żeby państwo wiedzieli, to nie jest tak, że y, Szymon mówi dzisiaj o rzeczach, że to są jakieś bajeczki, czy tam wymysły i tak dalej, bo y, y, jedna z skrzywdzonych przez księdza Moskwę z Tylawy. Opisała to też w swojej książce, że no nawet rodzice, i tutaj zwracam uwagę państwa, bo to historia, która na pewno niedługo wyjdzie, nawet rodzice no, użyczali swoich dzieci w zamian za pomoc finansową. Tak było w Tylawie, o tym przez wiele lat nie mówiono. Także to nie jest coś, co się nigdy nie zdarzyło, ale no, nigdy nie zostało ukarane, na pewno. Tak, tak, tak. Ja myślę, że w Międzybrociu było dokładnie tak samo. Bo mówimy o, o latach 80., -tych, 90., -tych, gdzie no, wówczas to była mała miejscowość, zawsze turystyczna, ale jednak mała, gdzie, gdzie ten poziom życia i zamożności był zawsze niewielki. To się mogło odbywać dokładnie w taki sam sposób, jak w Tylawie na Podkarpaciu. O czym chcę powiedzieć? Roz, badając tę sprawę, rozmawiałem, akurat tak się zdarzyło, że na e, wizytację parafii w Międzybrodziu Bialskim, gdzie odgrywał się dramat m.in. Janusza Szymika, zjawił się biskup pomocniczy diecezji bielsko-żywieckiej, biskup Piotr Greger. E, ja miałem tę możliwość, e, nie chcę powiedzieć przyjemność i specjalnie nie używam tego słowa, tę te możliwość, żeby go zaczepić, bo to on oczywiście nie chciał rozma rozmawiać, więc to wyglądało jako zaczepka, jednak... I zapytałem go, księże biskupie, dlaczego tę sprawę zbadaliście w taki sposób, jak zbadaliście, czyli jednak fatalny. No, oni tam zrobili całą masę błędów. Oczywiście też ma mieli informacje o kolejnych ofiarach, w ogóle nie podjęli tego zropu. No, gdyby podjęli, musieliby ukarać księdza na dużo większą karę, plus sobie dodać dużo większej pracy yy, i pewnie docelowo być może dojść do tych pokrzywdzonych, a może nawet zapłacić im jakieś odszkodowania. Wiadomo, że z punktu widzenia kościoła i kurii to jest... No, mówiąc krótko, nie, nie, niezbyt yy, dobre rozwiązanie yy, i ten biskup mi powiedział wprost, że, że on tej sprawy w ogóle nie badał. Podczas gdy ja mówiłem księże biskupie, ale ja wiem od pokrzywdzonego, że ksiądz to badał, bo spotykaliście się kilkukrotnie i ja wiem, że ksiądz na przykład prowadził czynności takie procesowe. Yy, on oczywiście zaprzeczał. Ja w te, jeszcze tego samego dnia po tej rozmowie no, byłem na tyle oburzony, że po prostu postanowiłem to opisać. Taki artykuł, opublikowaliśmy na, na łamach Onetu. I tego samego dnia, tego samego dnia, kiedy powstał artykuł, na stronie diecezji pojawiło się sprostowanie, oświadczenie tego samego biskupa Gregera, w którym nagle sobie przypomniał, że faktycznie w rozmowie z dziennikarzem Onetu, Szymonem Piedzą. Trochę chyba oszczędnie dysponował prawdą, mówmy w języku e, kościelnym i katolickim. I fakt, no mówiąc krótko, kłamał, mówiąc krótko, tak. i znowu to wtedy ja też go przyłapałem czarno nabiałem za rękę, e, na, na kłamstwie, i to samo mam teraz z arcybiskupem Dzięgą. Czy mnie to zaskakuje? Już nie. Czy mnie to oburza? Na pewno powinno, ale ile razy można się oburzać? A co ty myślisz jeszcze o, o tym swego czasu jakby moim wymarzonym w pewnym sensie, jeśli chodzi o skuteczność, artykule 240 kodeksu karnego w 2017 roku zostało wprowadzone przez prawicę, moim zdaniem nieświadomie, mm. takie zapisy w tym artykule, które nakładają obowiązek zgłoszenia uprawdopodobnionego przestępstwa zagrożony to jest do lat trzech. No i dużo zrobiła prokuratura Zbigniewa Ziobry i obecnego sędziego Trybunału Julii czyli Bogdana Święczkowskiego, żeby. Te sprawy, przynajmniej ten 2017 hmm. rok, był cezurą taką, y, która no, jest grubą kreską dla tych przestępstw tuszowania y, wcześniejszych. I, I to jakby spowodowało y, wielką dyskusję. Ja też często mówiłem, że mm, no, to jest pułapka, w którą muszą wpaść hierarchowie. A dzisiaj się y, poważnie obawiam, czy to przypadkiem nie była taka gra, która spowodowała, że wiele przestępstw się Przedawni. Jak ty oceniasz dzisiaj, no powiedzmy, klimat polityczny, determinację i samą postawę Kościoła w nowej rzeczywistości? Chcę, żebyśmy wrócili do diecezji tarnowskiej. Mhm. To, co ksiądz Kobyliński bardzo mocno podnosi jako oburzające. Coś, co się powtarza w kolejnej diecezji i wydaje się być takim pazurami Yy, trzymaniem kasy kościelnej, żeby się nią przypadkiem, żeby się, no żeby nie zapłacić ofiarom, tak? O co tam chodzi? No tak, tutaj mamy, ym, moglibyśmy wyszczególnić dwie, zasadnicze, dwa, dwie sprawy i dwa zasadnicze wątki, bo właśnie, jedno to jest kodeks karny i artykuł 240, o którym wspomniałeś, no to on oczywiście nakłada odpowiedzialność. Raz, że obowiązek informowania yy, o, jeżeli mamy podejrzenie albo wiedzę o czynach przestępczych, ale ten obowiązek, z tego obowiązku też wynika odpowiedzialność, to znaczy, jeżeli ktoś nie wie, a, znaczy, jeżeli ktoś wie, ale nie zgłasza, no to podlega właśnie tak, jak mówiłeś, karze nawet więzienia do trzech lat. Yy. I się okazuje, że faktycznie ten, ar ten artykuł paradoksalnie może się stać. Znaczy zobaczymy, czy się stanie. Do tej pory przez ostatnie 8 lat się to tak nie stało. A nawet, nawet no 7, no bo 17, 24 to 7. To znaczy biskupi. Ja, wiemy też o tym, bo o tym pisaliśmy, o tym rozmawialiśmy, że te sprawy są, prokuratura badała te sprawy, do tej pory zresztą bada, bo o tym też za, zaraz pewnie powiem właśnie Wątek Tarnowa. E, prokuratura musiała, skoro został wprowadzony do kodeksu karnego taki artykuł, no to wiadomo, że mamy prawo, obowiązuje każdego obywatela, prawda? E, I prokuratura bada te sprawy, czy przypadkiem pod ten artykuł nie podchodzą biskupi właśnie, którzy wiedzieli, i właśnie teraz znowu mamy dwa wątki, którzy wiedzieli wcześniej, przed rokiem 2017, ale też, którzy wiedzieli, wiedzą po 17, czyli te zgłoszenia były później. Jeśli chodzi o Tarnów, to ja wiem, że w tej sprawie właśnie księdza Stanisława P., o którym możemy powiedzieć, że, że był jakimś, jakimś uber pedofii, na no, no dobrą sprawę, mówiąc, mówiąc krótko, no, prawie 100 osób pokrzywdzonych. Na no, sytuacja według mnie bez precedensu i chyba nie było takiej wielkiej afery jeszcze przynajmniej nie tylko w kościele, ale ja nie kojarzę w ogóle w polskim ja społeczeństwie tak, ja. czegoś takiego. E i wiem, że prokuratura, do tej pory nawet z, rozmawiałem dzisiaj z prokuraturą okręgowym Starnowa i wiem, że po raz kolejny prokuratura przedłożyła śledztwo. I to śledztwo się już toczy chyba też drugi rok. Najpierw śledczy sprawdzali oczywiście skalę przestępstw Stanisława P, o tym mówiliśmy wcześniej. I tam śledztwo trwało dwa lata, i później śledczy wydzielili z tej sprawy. No, na podstawie materiału zgromadzonego i tej wiedzy wydzielili kolejną sprawę i teraz badają właśnie na artykuł 240 odpowiedzialność biskupów, czyli wspomnianego wcześniejszego biskupa darnowskiego Wiktora Sforca i obecnego biskupa darnowskiego Andrzeja Jerza, ale nie tylko biskupów, bo na dobrą sprawę, no jak mówiliśmy, prawo jest równe i, i pod ten paragraf, czy pod ten artykuł polega każdy z nas, więc. więc, więc tym się śledczy zajmują. Wszyscy, którzy wiedzieli Pytanie? i nie zgłosili, drodzy Państwo, traktujmy tę sprawę poważnie. Jeżeli Państwo wiecie o jakichkolwiek yy, uprawdopodobnionych przestępstwach to waszym obowiązkiem jest zgłosić to, bo jeżeli tego nie zrobicie, możecie trafić na ławę oskarżonych. I gwarantuję Państwu, że na pewno takich oskarżeń będzie dużo więcej y, niż do tej pory, choć problem jest z biskupami. No, wyraźny. Czy ty widzisz jakąś. Y, no, sprawę, która by mogła być no, właśnie analizowana pod tym kątem, może coś ci podpowiada. No właśnie świetnie, świetnie o tym że o tym mówimy, bo yy, art, obowiązek został wprowadzony do kodeksu karnego w 2017 roku i myślę, że to też trzeba słuchaczom i widzom powiedzieć jasno, żaden biskup do tej pory z tego artykułu nie odpowiadał. To znaczy, nawet nie dostał zarzutów. Nawet nie dostał zarzutów. To nawet nie mówimy oczywiście zawsze yy, w Myśl też zasady, nawet prawa rzymskiego, nie tylko polskiego, tylko prawa rzymskiego, że, że, że mamy domniemanie niewinności i do momentu prawomocnego wyroku osoba jest niewinna. Nawet nie było zarzutów, więc mamy 7 lat, odkąd ten przepis funkcjonuje. Faktycznie nie znam dokładnych statystyk, ale myślę, że niewiele osób zostało skazanych z tego, z tego artykułu, ale żadnemu biskupowi nigdy nie postawiono zarzutów. Więc do tej pory to wyglądało w taki sposób, że prokuratura badała, bo musiała badać, ale na przykład po roku, nawet po pół roku, często te sprawy były umarzane. Pytasz o to, czy, czy ja widzę dzisiaj szansę. No, no miejmy nadzieję faktycznie, że to się zmieni no, po, po zmianach politycznych, po zmianach w ministerstwach, w ministerstwie sprawiedliwości. E, ta nowa ekipa wielokrotnie zapowiadała, że chociażby ten sojusz ołtarza strona zostanie przerwany i będzie, nadejdzie w końcu czas rozliczeń. Też osobiście wierzę na to, że, że te rozliczenia będą właśnie w tym zakresie. No, mamy tutaj sprawę naświetloną na, na ostatnio, czyli arcybiskup Dzięga. No, no to, to wiemy oczywiście, że on też powinien podlegać pod ten artykuł, ponieważ wiedział, wiedział a nie powiedział, mówiąc krótko. To znaczy, wiedział, a nie zgłaszał, wiedział, a nie robił nic, a wręcz można by było powiedzieć, że robił wszystko, żeby to zatuszować, prawda? Więc wydaje się, że tutaj z ustaleń dziennikarskich, na pewno też twoich, wynika wprost, że arcybiskup Andrzej Dzięga zrobił naprawdę, odwalił kawał dużej roboty tylko po to, żeby to zatuszować. No to mało powiedziane, ale to jedna rzecz, no mogę państwu powiedzieć, że znam wiele akt dotyczących nie tylko Dymera, ale też kilku innych spraw i tam niestety mam takie obawy, że no, że może być tutaj taka sytuacja, że mimo, że są dowody na to, że wiedział, no to może być yy, przedawnienie. I ja też mam nadzieję, że te sprawy będą analizowane gruntownie pod yy, różnym kątem. Bo zobacz, mamy yy, księdza Stanisława P. i ty mówisz o jego. No totalnym no, no, no potwornościach, które robił, ale tam też są inne paragrafy, tak? Więc e, być może, e, no ja bym czuł jakąś moralną satysfakcję, gdyby nawet jeśli mm, sam arcybiskup Andrzej Dzięga nie odpowiedział z, dwustu, z 240 artykułu, to na przykład odpowiedziałby za fałszywe zeznania, bo takie zeznania akurat arcybiskupowie składali i nie zawsze nawet zasłaniali się niepamięcią, czasami tworzyli sobie wirtualne ale rzeczywistości nikt tego nie sprawdzał. Teraz jest taka nadzieja, że tak będzie. No to, to też tak, tak, tak. To ja to też obserwowałem przy sprawie właśnie Janusza Szymika, bo teraz trochę jakby pozwolę sobie przejść na ten drugi, tak. na drugi poziom, czyli odpowiedzialności cywilnej jeszcze, prawda? Bo o tym To jest o... bardzo ważne, właśnie na to no zwracają właśnie. uwagę ci, którzy rzeczywiście walczą z że Kościół ucieka do odpowiedzialności finansowej. No i to niestety jest Dokładnie przykład, tak. no, 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 no sami Państwo proszę skomentujcie, jak można traktować Kościół, który mówi, że współczuje i miłosierdzie jest na sztandarach wielu arcybiskupów, a przy tak ewidentnych krzywdach, nie wiemy nawet ile ludzi odebrało sobie życie, Oczywiście. ilu popadło w alkoholizm, a, a znamy takie przypadki, no nie poczuwają się do żadnego zadośćuczynienia. No właśnie, i tutaj właśnie Wchodzimy na, na tę jakby niwę stronę prawa cywilnego, czyli odpowiedzialności właśnie e, finansowej, mówiąc krótko, za dość uczynienia czy, czy, czy odszkodowania. I to jest ta, też to się łączy ze sprawą Tarnowską, o tym ostatnio pisałem w Onecie. To znaczy, udało mi się dotrzeć do sytuacji, kiedy pokrzywdzony pozwał diecezję Tarnowską, pokrzywdzony właśnie przez księdza Stanisława P. I odbyła się już pierwsza rozprawa. I na pierwszej rozprawie, jak zresztą no, mamy ci, którzy na pewno, ty Radku i osoby, które mają e, podstawowe nawet e, wiedzę, czy, 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 czy zorientowanie, wiedzą, że na pierwszej rozprawie zawsze to jest taka rozprawa pojednawcza, no właśnie, więc sędzia prowadzący zawsze e, proponuje mediację między stronami po prostu, żeby się dogadać, mówiąc krótko, no bo po co po pierwsze tworzyć tomy akt, po drugie prze, przeciągać sprawę w czasie, a po trzecie, no też pamiętajmy o tym, bo to jest super ważne, dla osób pokrzywdzonych każdy proces to jest wielka trauma. To, to jest wtórna wiktymizacja, no to, o tym też wiemy z punktu widzenia właśnie psychologii, seksuologii. To są godziny przesłuchań, to są, to są badania specjalistyczne. Te osoby po prostu przechodzą po raz kolejny dramat. No bo muszą rozdrapywać stare rany, które nierzadko czasami się już nawet zagoiły. E, I co zrobił biskup Andrzej Jerz? Ponieważ została pozwana kuria, tam została pozwana solidarnie i kuria, i sprawca, czyli Stanisław P. E, swojego obrońcę ma sprawca i swojego obrońcę i zupełnie innego ma kuria Czyli oczywiście biskup zapłacił to chyba taki zapłacił kancelarii tak. znany dosyć. Tak tak, 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 oczywiście, że tak. To, to, to jest też bardzo ciekawe. Myślę, że temat na kolejną w ogóle rozmowę. Kiedyś moglibyśmy się umówić z jakich obrońców korzysta kościół, to, to jest wręcz niebywałe. Eee, znanych z bardzo takich konkretnych spraw i bardzo niełatwych. Najbardziej znany Michał Kerm, nazywany adwokatem diabła, który w dziwnych dla mnie okolicznościach niezrozumiałych bym powiedział, uniknął odpowiedzialności za I don't know. no, poważne i ewidentne nieprawidłowości w swojej pracy. Odpowiedzialności zawodowej, tak, bo z kolei on miał sprawę dyscyplinarną. E, no, skutek jest taki, że biskup Jerz przez swoją pełnomocniczkę, przez panią adwokat stwierdził, że nie będziemy mówili o żadnych, bo roszczenie pokrzywdzonego to właśnie była, była kwestia odszkodowania. On chciał milion złotych, mówiąc krótko, a biskup Jerz stwierdził, że nie będziemy tutaj w ogóle siadać do rozmowy, bo nie ma o czym rozmawiać, mówiąc krótko, bo, bo, bo jakby nie ma podstawy nawet prawnej i sprawa też się powołali na, na przedawnienie. Faktycznie jest tak, i to wynika z, prawa cywil, z kodeksu cywilnego, że roszczenia yy, cywilne, roszczenia finansowe też się przedawniają, ale tutaj znowu wchodzimy na super ciekawy wątek tej sprawy w ogóle pedofilii, szeroko pojętej pedofilii w kościele. Yy, już mamy wyroki sądów na to, że, że sędziowie drugiej instancji, łącznie z Sądem Najwyższym, bo to się, zahaczyło się o Sąd Najwyższy, stwierdzili, że w takich sprawach yy, sprzed lat yy, pedofili. I yy, raczej nie, sądy od, odstępują od, 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 yy, od przedawnienia, więc tutaj yy, mamy taką sytuację, że biskup przynajmniej powinien wiedzieć, że taka jest linia orzecznicza i że sądy jakby yy, odrzucają przedawnienie. Na to i tak powołuje się, że w zasadzie po pierwsze mamy przedawnienie, więc temu panu pokrzywdzonemu nic się nie należy. No pytanie oczywiście o postawę katolicką i chrześcijańską tutaj jak najbardziej jest zas zasadne, a druga sprawa kurja się tłumaczy w jeszcze bardziej absurdalny sposób, mianowicie, że przecież na finanse kurii zrzuca się każdy wierny, no to wier wierni nie mogą płacić za jednego księdza pedofila. No jest to abstrakcja, no, no jest to abstrakcja, bo naprawdę oczywiście. Ja oczy otwieram tak, bo znaczy, po pierwsze wśród tych wiernych najczęściej znajdują się jednak osoby gwałtowane, molestowane mm -hmm. i tak dalej, więc tym bardziej mi się to wydaje mm, no argument ciężki do obrony. No jest logika dosyć pokrętna, bo, bo, bo oczywiście kwestie teraz moglibyśmy swobodnie wejść na temat finansów Kościoła, co też oczywiście jest jedną wielką tajemnicą, ale ja nie sądzę, żeby największe nie wiem, źródła do, do finansowania e, Kościół Tarnowska brała z, z datków stacy, mówiąc krótko, stacy no tak, no, niedzielnej, prawda? Ta poprzednia ekipa oparła się absolutnie o wsparcie hierarchów, często tych najgorszych, najbardziej skompromitowanych. Tak. I obsypała Kościół złotem. Znaczy poszczególne, zarówno diecezje, jak i nawet konkretne parafie. No, na Podkarpaciu się ścigała solidarno-suwerenna Polska Oczywiście. z pisem, kto więcej kasy przyniesie dla danych proboszczów. Tak? Oczywiście, że tak. Plus jeszcze pamiętajmy o tym, że Kościół chyba jest największym yy, właścicielem ziemskim, chociażby w, tak. w naszym kraju, prawda? I, I, I Też miał uprzywilejowaną pozycję prawną yy, pod rządami absol Absolutnie tak. To ko Kościół kup po potrafił kupić działki warte wiele. Milionów złotych z 99% bonifikatą, prawda? I, I za działki w środku dużego miasta hektary płacili kilka kilkadziesiąt tysięcy złotych, na przykład kiedy one były warte dużo, dużo więcej. No więc no, tłumaczenie w taki sposób, że, że oto nasza kuria, nasza decyzja, utrzymuje się przede wszystkim z datków biednych ludzi, z tak zwanego wdowiego grosza, i przecież nie możemy tego wdowiego grosza płacić yy, za czyny jednego księdza pedofilowego. No, no jest po prostu żenująca, mówiąc krótko, no, bo dobrze wiemy, że inaczej to wygląda i finanse Kościoła wyglądają zupełnie inaczej. No inaczej, no, no to mało powiedziane. Dobrze, jeszcze na, na koniec chciałbym Cię spytać o Twoją opinię na temat tego, jak może w tym wszystkim funkcjonować Komisja do Spraw Pedofilii. Wiem oczywiście o różnych tam niesnaskach i nieprawidłowościach. Myślę, że będą też niedługo wyjaśnione, bo takie e, słuchy e, dochodzą nas, że no, nie może taka sytuacja być dłużej tolerowana. Brakuje jeszcze jednego członka e, KPRM, e, będzie musiał go e, wskazać prędzej czy później. E, czy ty pokładasz nadzieję w e, działalności komisji? Ona była spętana. Mi się wydaje, że tutaj jest nawet jakiś grzech pierworodny. Była mhm. wprawdzie pewna nowelizacja prawa, ale no, wydaje mi się, że w takim kolegialnym systemie. Komisja do spraw Pedagogii jest w pewien sposób no, podatna na rozmaite paraliże, i no, wystarczy jedna osoba, która ma złą wolę, i ona może zdezorganizować całą komisję. Oczywiście tak. I mam pewne wrażenie, e, obserwując od, od lat pracę komisji, że tak się właśnie dzieje. To znaczy, wiemy, i, ty, i to nie jest ch, już chyba tajemnicą, wiemy o tym, że po prostu stworzyły się podziały w komisji. One ciężko. Możemy też, myślę, tutaj się domyślać, z czego one wynikają. Pewnie właśnie w mojej ocenie wynikają z podziałów czysto politycznych. Bo po prostu scena polityczna też się dzieli i ta, to scena polityczna właśnie na dobrą sprawę wkłada e, czy przegłosowuje członków do komisji, więc do, no wiemy, że komisja będzie może nie wprost proporcjonalnie, ale podzielona trochę na, na tej samej zasadzie, jak polski parlament jest podzielony. I w polskim parlamencie do tej pory myślę, że nie było, nie ma zgody na, na, na kwestie rozliczenia chociażby pedonii. A już w ogóle nie mówimy o pedofilii prawda? No bo, no, bo wiemy, że, że prawica robiła dużo, może nie wszystko, ale robiła dużo, żeby przez, przez wiele, osiem ostatnich lat, cytując klasyka, żeby się nic nie zadziało, a wręcz właśnie, żeby takie osoby jak arcybiskup Dzięga mogli spokojnie. Yy, po pierwsze być beneficjentem wielkich pieniędzy i wielkich znajomości, wielkich kontaktów politycznych, układów, a po drugie włos z głowy nie spadł, bo tak jak mówiliśmy wcześniej, żaden biskup, żadnych zarzutów z żadnego artykułu, to nie jest tylko artykuł 240, ale z żadnego artykułu, i a ja przynajmniej takiej sprawy nie znam, więc, więc wydaje mi się, że po prostu ich nie było. Jeśli chodzi o to, jakie zadania teraz ma przed sobą Komisja ds. Padawki, no myślę, że ma bardzo ważne, bo, bo i, i to też Komisja... Czy nowa pani przewodnicząca, pani Bućko o tym mówi wprost, że komisja w ogóle wchodzi, jeśli chodzi o ich pracę, w nowy etap. Tym nowym etapem są sprawy, wyjaśnia wyjaśnianie spraw przedawnionych, sprawy przedawnione. I to pozwala, i do tego też między innymi była nowelizowana ustawa, która ta pierwsza ustawa była fatalna, jak się dzisiaj do dowiadujemy. Po prostu powstała komisja na podstawie ustawy, która była absolutnie yy, kulawa. I tych nowelizacji My do tej pory chyba być. było. Sorry. No właśnie tak, to, to stawiamy, stawiamy zasadne pytania, dlaczego tak się stało, prawda? No przecież. Pracowali wokół tej ustawy prawnicy, którzy doskonale musieli wiedzieć, że, że, że w pewnym sensie ta, ustawa, ta, ta komisja jest bezdębna, no, no niewiele może. Dzisiaj to już jest któraś nowelizacja dzisiaj wiemy, że komisja ma prawo wracać do spraw przydawnionych, i skutkiem tych, tych wyjaśnień będzie to, że będzie możliwość wpisania przestępcy seksualnego, drapieżcy seksualnego do rejestru pedofilów. I to jest na dobrą sprawę dzisiaj chyba najważniejsza rzecz w, i kierunek, w którym kierunku, w którym, kierunek, w którym Komisja idzie, plus wiemy też na przykład, że może dołączać komisja i z tym też był wcześniej problem, może dołączać do spraw, które się już dzieją na, yy, na zasadach oskarżyciela posiłkowego. I wiem, do, wiem to, to myślę, że, że, że wkrótce e, o tym będziemy pisać w Onecie. E, do je, przynajmniej jednej takiej głośnej afery, związanej z Kościołem, to jest też ciekawe. Komisja już dołączyła i dołączyła w ostatnim czasie właśnie za sprawą nowej przewodniczącej. To tylko tyle, może. Taki u, mały u plusik chwile. do pani Karoliny błódko Tak, to jest, to, jest to niewątpliwie plusik. Zradzam może niewiele, może państwo macie troszkę niedosyt, no ale to właśnie odsyłam lada dzień, będzie ta informacja w Onecie. No wiemy, że, że Komisja misja faktycznie działa. Na ile pyta to jest oczywiście pytanie, jak rozumiem twoje pytanie, na ile ona może działać? To znaczy, na ile dalej ma te możliwości prawne, żeby y, pani y, mecenas Bućko zapowiada, że będzie chciała zrobić porządek i to z kościołem, i z księżymi i z biskupami? Y, no pytanie, na ile będzie mogła? Bo te wypowiedzi nawet wcześniejszego przewodniczącego pana Kmieciaka, no, pamiętamy, że one na początku też były bardzo y, optymistyczne, a potem się okazało, że się jednak niewiele udało zrobić. No pytanie, dlaczego sam pan Kmieciak mówił, że nie ma w ogóle zero chęci zainteresowania współpracy po stronie kościoła, żeby, żeby, żeby chociażby na przykład właśnie udostępnić akta. Bo komisja może pracować, tylko ona musi pracować na konkretnych aktach. Wtedy dopiero to będzie miało sens, prawda? Co z tego, jeżeli kościół nie chce tych aktów udostępniać? I tutaj znowu wracamy do pewnego, pewnego tematu parasola ochronnego, nazwijmy to w ten sposób, który, który poprzednia władza roztaczała nad kościołem. No, yy, kolejny przykład, poza oczywiście brakiem zarzutów dla biskupów, kolejny przykład jest taki, że do tej pory, ja nie znam takiego przypadku, yy, żeby na przykład komisja, żeby na przykład policja czy prokuratura weszła z nakazem przeszukania do kurii, żeby te To się akta... działo w innych krajach, w oczywiście. W ogóle, to trzeba powiedzieć, tak? Oczywiście. Sytuacja, z yy, którą my mamy w Polsce od wielu lat do, do, do czynienia, yy, wygląda w taki sposób, że jeżeli kościół jeżeli sądy albo prokuratura prowadzą sprawy dotyczące bardzo poważnych przestępstw na polskich obywatelach, na polskich dzieciach, no to żeby to zbadać, potrzebne są akta. Potrzebne są akta również z postępowań kościelnych, bo wiadomo, że często jest tak, no niestety do tej pory to może nawet był standard. W momencie, kiedy działo się coś złego na plebanii, no to rodzice takiego dziecka przychodzili do księdza proboszcza i ksiądz proboszcz. Wszczynał lub nie wszczynał postępowanie. Jeżeli wszczynał, to zawsze musiał być jakiś ślad dokument zostawiony, tylko te dokumenty trafiały oczywiście do kościelnych szaf, do kościelnych archiwów. Bardzo często strona państwowa, strona cywilna nie miała w ogóle tym pojęcia, ponieważ sprawa już była wyciszana na, na poziomie parafii, na przykład, prawda? Danego Czy księdza kurii. już nie było, bo był win gdzie winnej parafii. A na następnego dnia yy, była zmiana. I tutaj znowu wracamy poniekąd do, do przykładu arcybiskupa Dzięgi, bo dla mnie to jest też nic nowego, że on kłamał stosując taki wytrych, że, że rezygnuje ze względu na stan zdrowia. No przypomnijmy sobie, że tak to właśnie wyglądało już u zarania dziejów w polskim kościele. Tak to wygląda od zawsze, to jest klasyka gatunku. W momencie, kiedy rodzice dowiadywali się od swojego dziecka, że dany ksiądz, nawet wikary, może być Zgłaszali sprawę do, do proboszcza, proboszcz musiał ją zgłosić do kurii, Kuria, biskup od razu reagowali w taki sposób, że ksiądz następnego dnia już znikał z parafii, a tym samym parafianom, ci sami parafianie dostawali informację, że ksiądz znikł z powodów właśnie zdrowotnych, prawda? Więc to, co zrobił arcybiskup Dzienga, jest dokładnie tym samym. Jest modus operandi, który w kościele trwa od wielu, wielu lat to no nie jest nic nowego, że najłatwiej wytłumaczyć się właśnie z względami zdrowotnymi. I tak robili wszyscy biskupi, czy nawet kardynał Dziwisz. Badałem sprawy krakowskie i wiem, że księża w Krakowie też znikali i też znikali rzekomo za sprawą, czy, czy pod, z powodów z względów zdrowotnych, a w rzeczywistości było tak, że po prostu toczyły się sprawy. Tylko właśnie. Często one toczyły się w zaciszu kurii albo parafii, a nigdy te dokumenty nie trafiały na policję, na komisariat, czy do prokuratury. I nigdy, powtarzam, nie było w Polsce takiej sytuacji, żeby prokurator albo policjant wszedł z nakazem i te dokumenty wyciągnął. Miejmy nadzieję, że takie w końcu, taka, taka, taka realia, taka, rzeczy, taka rzeczywistość będzie. Przyłączam się do Twojej nadziei i nawet ją podbiję. Znaczy... Ponieważ znam kilka postępowań dotyczących pedofilii w kościele, to wiem jak dużą wagę dowodową mogą mieć dokumenty kościelne, dlatego że tam po pierwsze, dość niefrasobliwie się wpisuje różne rzeczy, nie myśląc o tym, że kiedykolwiek one zobaczą, ujrzą światło dzienne. Więc to są dokumenty, które realnie mogą być dla prokuratury takim no, podstawą do tego, żeby twierdzić, że zaistniały przestępstwa szczególnie tuszowania PT więc te dokumenty kościelne to nie jest y, jakiś... Znowu potwierdzam w pełni i nawet potęguję y, twoje diagnozy, tylko musimy na koniec, to są podejrzani politycy i Andrzej Dzięga i y, arcybiskup Leszek Sławoj-Głódź byli politycznie zaangażowani ewidentnie. Oczywiście. No najgorszym y, przykładem jest oczywiście arcybiskup Marek Jędraszewski, y, postać gorsząca takich y, rzeczywiście wierzących y, katolików, których znam. Nieformalny kapelan Prawa i no, nieformalny, nawet papież bym powiedział, tak. chociaż to jest brzmi obrazoburczo, ale myślę, że on by nawet był dumny z takiego, no, z takiego nazwania. Pytam y, ciebie o uczepię się na chwilę, już na koniec, tego politycznego podziału. W komisji, bo yy, wiesz, dlaczego głównie chodzi mi, bo, bo powiedziałeś o tym, że oni byli powołani przez poprzednią ekipę i to jest wszystko prawda, ale jednak, na przykład, kiedy mówimy o. Błażeju Kmieci Kmieciaku, który był przez jakiś czas przewodniczącym, no to mimo, że on uchylił się od tych postępowań karnych, mówiąc, że nie jest prawnikiem i zresztą po to to była oficjalna przyczyna jego rezygnacji, no to miał pozytywne takie no, zachowania, o które myślę, że ludzie nazywający komisję pisowską, by go nigdy nie podejrzewali. Dokładnie. No, nawet y, wczoraj, jeśli się nie mylę, pan profesor Kmieciak występował w telewizji TVN y, i też był pytany o sprawę arcybiskupa Dzięgi, no i mówił w sposób taki, gdzie myślę katolicy, którzy mogliby to oglądać, no, no w włos na głowie mógłby się im jeżyć. E, faktycznie tak było, że, że w pewnym momencie, e, nie ukrywam, że, że, że ja pewnie też byłem mocno sceptyczny y, z założenia po prostu dziennikarskie. Jestem mocno sceptyczny. Do pana Kmieciaka również. Po czym faktycznie okazało się, że ja, ja myślę, że. Mm... Ten człowiek faktycznie mógł zostać, mógł, mógł zmienić zdanie. Na pewno zmienił zdanie, i jeżeli miałbym szukać powodów, to bym, to bym stwierdził, że e, na moje rozeznanie to chyba spotkania właśnie osobiste, spotkania z pokrzywdzonymi, po, tak potrafią głęboko zmienić człowieka e, wiemy zresztą ty, na pewno też coś o tym, e, że, że potrafisz zmienić perspektywę o 180 stopni. I myślę, że w przypadku pana Kmyciaka tak właśnie było, że on w pewnym momencie. Musiał chyba stwierdzić, że polityka to jest polityka, ale jednak tutaj chyba chodzi o pokrzywdzonych przede wszystkim. I naprawdę dla nich walczył. I starał się. I to samo myślę, że teraz z, taką, taką, z, takim, z takim czystym krytym zaufania i taką carte blanche jest jest pani mecenas Buczko, która przejęła tę komisję i przewodniczy tej komisji. No tylko, że właśnie no, pytanie, na ile ona będzie w stanie pokonać pewne. Podziały i animozje osobiste w, w komisji i, i na ile ta komisja będzie skuteczna, jednogłośna. Wiemy, że jeżeli komisja nie będzie jednogłośna, no to prace będą z, opóźniane albo po prostu zupełnie, zupełnie rozwalane. Miejmy nadzieję, że to się jednak wydarzy, że po coś ta komisja jednak została powołana. Plus jeszcze tutaj jest kolejna wątpliwość, którą jakby gdzieś tam, gdzieś tam jest w tyle głowy i, i, i podrzucam, że przecież w kampanii, jak dobrze pamiętam, w kampanii parlamentarnej, ci, którzy teraz obecnie władzą, rządzą, no, zapowiadali likwidację tej komisji. I mieliśmy jasne zapowiedzi posłów, posłanek likwidacji komisji, to się jeszcze nie wydarzyło. To mamy też, znaczy ja mam taką trochę, trochę swoje podejrzenie, że po prostu może politycy, ministrowie, ministry, pani, pani, pani ministry... Chyba czekają. Trochę też mi się wydaje, że oni po prostu przeglądają się i czekają, co z tą komisją zrobić, bo może do końca sami nie wiedzą. E, pamiętam wypowiedzi pani posłanki chociażby Szerning Wielgus, która w sprawę też pedofilii bardzo mocno jest od wielu lat zaangażowana. Tam były wprost ekspresji z verbis wypowiedzi, że zlikwidujemy tę komisję, że ona jest bezzębna, niepotrzebna, bezużyteczna. Na razie komisja jeszcze funkcjonuje. Pytanie oczywiście podejrzani politycy, więc pytanie polityczne, jak długo tak będzie jest. jeszcze wola polityczna, żeby ją utrzymywać, a może będzie pomysł na coś zupełnie innego. No myślę, że na pewno komisja, potrzebna jest komisja, która ma moc sprawczą i która będzie faktycznie walczyć o, będzie głosem pokrzywdzonych i będzie walczyć w ich, w ich imieniu, bo do zrobienia jest naprawdę dużo, nie tylko oczywiście w kościele katolickim, ale mamy, mamy związki sportowe, mamy związki harcerskie, gdzie ten temat, no jeszcze nie wypłynął na dobrą sprawę. Ale wypłynie, obiecuję ci, nawet harcersko y, zaczep zaczepiony będzie nasz y, najbliższy mhm. skandal pedofilski, ale na koniec chciałem cię spytać, czy ty, jeżeli mówisz o tej likwidacji, przypominasz ten postulat, czy nie uważasz, że może jakimś wyjściem byłoby no, wymienienie członków i też zmiana ustawy o samej komisji, żeby nie było wątpliwości? No bo też ja muszę pochwalić jedną rzecz, która się zmieniła mniej więcej od czasu wyboru nowej przewodniczącej. Myślę, że każdy dziennikarz powinien być rzecznikiem transparentności. Znalazłem w BIP-ie komisji bardzo ciekawe rzeczy dotyczące taksówek tam tak. i wydatków na podróże. Tam pani Chrobak w ogóle jakiś pobiła wszystkie rekordy świata, jak dla mnie. Jakoś inni tego nie robili. I no, cieszy mnie to, że bardzo dużo odpowiedzi na pytania jest tam teraz publikowanych. Ostatnio się dowiedziałem, że właśnie też były dotowane studia. I tak jakoś trafiłem, że to Humanum było, no, ale to kolegiem będzie... Humanum tak, Kolegium Humanum. Nie Sławne już dzisiaj. Do wszystkich zachęcam Państwa, żebyście zadawali pytania, bo każdy obywatel może pytać. Ja nie mam do dzisiaj jasności, kto czym się zajmował w tej komisji przez mm. dwa lata yy, i tylko Błażej kmieć jakkolwiek mi wychodzi. Także ja będę pytał oczywiście wszystkich członków komisji, a Państwa zachęcam do tego, żebyście pytali w trybie informacji publicznej i żebyście czytali teksty Szymona Piegzy Wonecie. Ja ci bardzo jeszcze dziękuję. raz chylę czoło, cieszę się, że tacy dziennikarze y, są jak ty, bo jestem mogę spokojnie y, myśleć o emeryturze w jakimś tam czasie. Dziękuję Ci za zaproszenie i dziękuję za wspaniałą rozmowę. Dziękuję bardzo. Y, zapraszam y, wszystkich na podejrzanych polityków Ekstra w przyszłym tygodniu. No, i pamiętajcie, żeby zostawić swój komentarz. Dużo było dzisiaj pytań. Ja osobiście pod tym programem skieruję Państwa do strony, gdzie możecie zadawać pytania i jak wysyłać wnioski o informację publiczną. Bardzo dziękuję tym, którzy dziękuję ją publikują. Bardzo. Dziękuję, Szymonie. Do zobaczenia. Podejrzani politycy ekstra. Zapraszają Radosław Gruca i Mariusz Gierszewski.